Cześć Szymaneczko, witajcie w kolejnym dniu, w kolejnym odcinku Majstra na garażu. Majster działa z ML-em dalej, ale w międzyczasie jest taki szybki temat teoretycznie. Odpadło koło pasowe od alternatora Audi. W Audi odpadło koło pasowe, wam pokażę. Gdzie jest moja latarynka? Nie wiem, czy tu coś będzie widać. Nie ma koła. Nie ma kółka. Paski porwało. Napinacz jest jakiś taki wykrzywiony. Pewnie go nie będzie widać. Idę po latarkę. Napinacz wykrzywiło. Majster pije kawę. Dzisiaj sobota, nie chce mi się nic. Ale trzeba to ogarnąć. O. No, a ta latarka to już mało co świeci. Napinacz taki wykrzywiony. I co? Będę musiał ten pas zedrzeć, nie? Inaczej się tam nie dostanę. Do tego napinacza. Tak więc co? Biorę się za robotę. Ściągam zderzak. Z Audi. Ściągam zderzak. Lampy pewnie będę musiał porozkręcać. I co? Wyciągnę najpierw alternator, bo tutaj jest chyba tylko na dwóch śrubach. Kurczę, ten gwint mi się nie podoba. To już jest lipa. Kółko na pewno nie jest drogie. Pewnie gdzieś tam na Ale Drogo można kupić. Gorzej z napinaczem, no i ten kurczę gwint na ośce na alternatorze. Będzie pewnie lipny. Dobra, zobaczymy co z tego będzie. Wyciągam alternator na razie. I zobaczymy. Lecimy dalej, mały update'ik z Audi, z rozrządu znowu. Majster jest zły. Bardzo zły. Wkurzony bardzo jest. Na poprzedniego mechaniora, który robił tutaj rozrząd, albo cokolwiek tu grzebał. Słuchajcie, to są śruby z koła pasowego. Raczej to, co z nich zostało. Widać. Normalnie to mniej więcej ona powinna wyglądać tak, chociaż tu już jest zjechana. I to powinno być na imbus. Tu. Cyk. Ale ktoś przy odkręcaniu po prostu zjechał sobie tu śruby. Nabił sobie torksa, bo widać, że tu jest nabijane otwory i ja tego nie zrobiłem. To już było nabite. I tak to zakręcił, no bo co? No bo szkoda parę złotych jechać do sklepu i kupić nowe śruby, tak? I niech się później ktoś tam męczy z tym. Więc tylko jedna puściła w sumie. Ledwo co. Raz. Dwa. Trzy. Cztery klucze. Pięć. Objechane i pourywane. Bo nie chciało puścić. O, a jeden został w środku. I się ukręcił nawet. No bo majster takie klucze kupujesz. Może i tak. Tylko, że jakby to już wiadomo, jak jest objechane. Raz. To można kupić nową. Założyć. I wtedy wkładam sobie imbusa. Cyk. I odkręcam, tak? A tu było no, mnóstwo czasu, żeby te śruby po prostu wykręcić i nie uszkodzić koła, tak? Wiadomo, koło kosztuje. Dobra. Tyle na temat śrub. Zakładajcie nowe śruby. Także po śrubki tak jutro pojedziemy. Lecimy do autka. I teraz tak. O co chodzi z rozrządem? Latareczka. O co chodzi tutaj z rozrządem teraz? Tak sobie ją postawię. Tak, jeżeli wymieniacie rozrząd, nie ma problemu, bo tak naprawdę wystarczy zablokować tutaj pompę, koło pompy, porobić sobie znaki na wale i na wałku rozrządu i tak to później złożyć i to będzie działać. Gorsza sprawa, jeżeli jest strzelony pasek i trzeba to ustawić, tak?
to wtedy tak, koło ustawiamy na zero, górny martwy punkt. Możecie sobie go zobaczyć tutaj na kole. Kole, będzie to widać? Nie wiem, czy będzie widać. Powinno być widać. Widzicie koło zamachowe i zero? Ja widzę, ale wy to nie wiem, czy widzicie. Powinno być widać. Widać? Niżej już nie dam kamery. O, teraz chyba powinno być widać. Tam jest zero. I tak ma być ustawiony wał. Tu w tym okienku ma się pojawić zero. Gdzie to okienko? O, tu. Tu chyba widać. Dobra. Ogólnie to tutaj trzeba wtedy blokadę. Zakłada się tutaj w te ząbki. Wkładacie blokadę i jest wtedy ustawione. Ja sobie z racji tego, że wymieniam tylko pasek, zaznaczyłem sobie tutaj punkt. Tam mam 0, więc wiem, że jest ok. Tu sobie zaznaczyłem punkt. Tu wam wejdzie... No też powinna być specjalna blokada, tak? Ale tu wam wejdzie... ten... nasadka 10 do końca i ona to zblokuje. Ja i tak sobie postawiłem tutaj znak na kole i tu na tym kole też zrobiłem znak, bo przy zerwaniu paska, jeżeli tutaj nie znacie punktu, to po prostu trzeba ściągnąć dekiel i z tamtej strony na wałku jest takie wycięcie, tam trzeba założyć blokadę i wtedy to macie wszystko ustawione. A jak ściągacie sam pasek, tylko wymiana paska, to tak jak mówię, tu, bo to jest najważniejsze i wał, no wał się raczej nie przesunie, tak? I tyle, odkręcacie napinacz, rolka leci w dół i wtedy to zmieniacie. Dobra, ja odkręcam napinacz, bo mi z kamerą będzie źle, zakładam nowy pasek. Albo najpierw sobie wymienię pompę wody, bo pompę wody jeszcze też będę wymieniał. Tu jest tylko na paru śrubach, jej nie trzeba teoretycznie, bo nie jest na rozrządzie pompa tutaj. Także fajnie. Ale pompę mam w zestawie, rozrząd nie jest drogi. Po co to później rozbierać jeszcze raz. Także sobie wymienimy jeszcze pompę i lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Pompę mamy już skręconą. Tu jeszcze tylko kółko przykręcić. Nowy pasek już jest założony. Wszystko jest na znakach, tak jak mówiłem wcześniej. Tutaj mam jeden znak u góry. Tu jest drugi. Chyba go widać. Widać? Widać. I na kole wału też. Napinacz przykręcacie 20 N i 45 stopni, tak wyczytałem w serwisówce, więc tak go przykręciłem z kątomierzem. No i co? Ściągamy to wszystko. Cyk, fuch. Kluczyk jak wchodził, lekko tak wchodzi. Spróbujemy to obracać. Gdzie ty, majster, masz klucz? Gdzieś tu był. Jest. Czyli w prawo, tak? Zawsze kręcimy w prawo, nie? Chyba wiadomo, to dokręcone, napinacz skręcony, blokady wyciągnięte, no to jedziemy. Kurde, jakie to ma kompresję pierońską. Dobra, mamy jeden obrót zrobiony, ale żeby znaki nam się ustawiły, wiadomo, trzeba dwa. Tu jeszcze nie powiedziałem, ale to chyba każdy wie, że napisamy zawsze pasek, ustawiamy tak, żeby można było je przeczytać tu od przodu, lub jeżeli są strzałki, to strzałkami. Wszystko w zależności, jaki pasek. Jedziemy drugi raz.
No i powinny nam znaki ładnie stanąć, pokryć się. Czyli tak, tutaj jest, tutaj jest, tak jak sobie zaznaczyłem, i na kole wału jest, jeszcze troszeczkę nawet. Ja, przyciągnąłem. Majster, nie cofa się do tyłu. No wiem, wiem. Dobra. Czyli wszystko gra. Rolka wymieniona, wiadomo. Teraz tak. Jak ustawić napinacz? Jak ustawiamy napinacz? Sekundkę, niech sobie coś wezmę. To. Tu na napinaczu jest taki rowek na tym kole i tu jest taka kreseczka z tej strony, tu widać wszystko na kamerze. Jak kręcicie tym, oczywiście zgodnie z wskazówkami ruchu zegara we w prawo, to to wam ma się pokryć tutaj. Tak samo jak obkręcicie 2 czy 3 razy, czy 5 czy 10, napinacz dalej ma być ustawiony tutaj w tym miejscu. I tak to ma być złożone, i tak to ma odpalić, i tak to ma grać. O. No i co? No i tyle. Rozrząd mamy złożony, pompa skręcona. Czemu tu jest tyle oleju? Myślałem, że cieknie z uszczelniacza wału, ale nie. To gdzieś leci z góry. Gdzieś jest przelane. Dlatego go nie ruszałem. I co? No i dobra, skoro znaki się zgrywają, wszystko jest tak, jak ma być. Tak, 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 tak. To lecimy dalej, obudowy z powrotem. Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? Są dwa rodzaje napinacza. Jeden jest taki... Aha, napinacz jeszcze, o, tu jest bardzo ważne. Tutaj musi wejść w ten rowek. I tu się zblokować. Żeby go napiąć. To jest ważne. Dwa rodzaje napinacza, jeden jest taki okrągły, a drugi jest taką łapką. To żeby było wiadomo, no i w sumie tyle. I co? Skręcam obudowę, koło zamachowe, a nie skręcę koła, bo nie mam śrub. No tak, no to lipa. No to poczekacie sobie do jutra i będziemy kręcić dalej. Do potem.